In the Bible there's a man called Enoch. W Biblii jest człowiek, który nazywa się Enoch. Very little is known of him. My bardzo mało wiemy o nim. He lived very early in human history. On żył bardzo, bardzo dawno, wcześniej w historii ludzkości. When you take the genealogy of Adam, kiedy czytamy genealogię Adama, we know that he was his descendant number seven. My wiemy, że genealogia Adama, on jest siódmy po Adamie. Now, evolution tells us that there are billions of years. Ewolucja mówi, że to Ziemia jest miliardy lat trwa. But when you take the history of the Bible, ale kiedy bierzemy historię Biblii, we can calculate, my kalkulujemy, that from Adam, od Adama until Jesus, do Jezusa, there were around 4,000 years. Upłynęło około 4000 lat. And from Jesus until now, i od Jezusa do tej chwili, a little over 2,000 years. Ponad 2000 lat. So this earth is really young, it's not an old earth. Tak naprawdę ta Ziemia jest bardzo młoda, nie jest starą Ziemią. And Enoch, i Enoch lived when our planet was in its infancy. I Enoch żył, kiedy nasza była takim bejbusiem. And this is what the Bible says about him. I to, co Biblia mówi na jego temat. Oh, sorry, I opened the wrong one. Otworzyłem nie to, co trzeba. It's fine. Następna prezentacja. Okay. Genesis 5. I czytamy w pierwszym już 5 rozdział 21-22 takie słowa. Enoch żył 65 lat i zrodził Matuszalecha. Po zrodzeniu Matuszalecha chodził Enoch z Bogiem 300 lat i zrodził syny i córki. Enoch got married very young. Enoch ożenił się bardzo wcześnie. When he was 65. Kiedy miał 65 lat. You see, when in those days, 65 years of age. Wiecie, wtedy 65 lat. You were just coming out of your teenage years. Wiecie, to dopiero wyszliście z tego młodzieńczego wieku. And he was the father of a man named Methuselah. I on był synem Matuzalema. Do you know who Methuselah was? Czy wiecie, kto jest Matuzalem? Methuselah was the man who lived the longest on planet Earth. To był człowiek, który żył najdłużej na Ziemi. Do you know how long he lived? Wiecie, jak długo? 969 years. 969 lat. Wow! In those days, people lived a long life. Ludzie żyli bardzo długo. Do you know what is the longest a man had lived in our present era? Czy wiecie, jak najdłużej żył człowiek w naszych czasach? 227 years. 27 lat. Was a Chinese man. To był Chińczyk. And there is records. Jest zapisane of his birth. Jego data urodzenia. And the fact that the Chinese government. I fakt, że rząd chiński. Sent him congratulations. Wysłał mu gratulacje. When he turned 100. Kiedy miał 100 lat. And when he turned 200. I kiedy miał 200 lat. He was 227 when he died. On miał 227 lat, kiedy umarł. In 1933. I on umarł w 1933 roku. Wow! Did you know that? Czy widzieliście o tym? Well, before the flood. Zanim potop nastąpił. Most of the people lived into the 900s. Większość ludzi żyła ponad 900 lat. But Enoch. Ale Enoch. Lived until he was 365 years old. Enoch żył 365 lat. Enoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Enoch had Methuselah. Enoch what? Had Methuselah. Miał Matuzalema. And when he had Methuselah, kiedy się urodził Matuzalem, Enoch came to understand the love of God deeply. On zrozumiał Bożą miłość bardzo głęboko. When he began to see his love for his son, kiedy on widział swoją miłość do swojego syna, he grew to understand the love of God for him. On zaczął rozumieć miłość Bożą do niego. That's the purpose of the human family. I to jest właśnie cel rodziny ziemskiej. Every child, każde dziecko, teaches us important lessons about the gospel. Uczy nas takiej ważnej lekcji na temat Ewangelii. And the love of God. I miłości Bożej. And how we
had to live the Christian life. W jaki sposób powinniśmy żyć chrześcijańskim życiem? Every child is a practical lesson. Każde dziecko jest taką praktyczną lekcją. And the experience with his son Methuselah. I doświadczenie ze swoim synem Matuzalemem. Drove Enoch. Przyciągnęło Enocha. To seek for a closer relationship with God. Aby szukać większego związku z Bogiem. And for 300 years. I przez 300 lat. This man. Ten człowiek. Walked with God. Chodził z Bogiem. That term, walk with God. Widzicie, to stwierdzenie chodził z Bogiem. Simply means. To znaczy, po prostu. That he had a very intimate relationship with God. Że on miał taką ścisły związek z Bogiem. For 3 centuries, przez 3 wieki, this man sought to draw closer and closer to God. On się zbliżał coraz bliżej Boga. Until do momentu, they became so close, że byli tak blisko siebie, such close friends, tak bliscy przyjaciele, that God said, że Bóg powiedział, there's no point. Nie ma już więcej potrzeby. In Enoch being there, żeby Enoch był tam, and me here, a ja tutaj. Our relationship, nasz związek, has gone beyond the invisible. Jest ponad tą widzialną część. And God took Enoch alive to heaven. I Bóg zabrał Enocha żywym do nieba. The Book of Hebrews tells us that. Na ten temat mówi list Pawła do Hebrajczyków. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Enoch disappeared. Wiecie, Enoch zniknął. And they looked for him. I oni szukali go. And they could not find him. Nie mogli go znaleźć. Why? Dlaczego? Because God took him. Dlaczego? Dlatego, że Bóg zabrał go. Wow. You know? Wiecie? Enoch is one of my heroes. Wiecie, Enoch jest takim jeden z moich bohaterów. Why? Dlaczego? Because this man got so close to God. Dlatego, że Enoch był tak blisko Boga. That he became such a close friend with God. On był takim dobrym, bliskim przyjacielem Boga. That God eventually, że Bóg took him to heaven. Zabrał go do nieba. The condition, warunkiem, to be in heaven today is the same. Być w niebie dzisiaj jest takie same warunki. You and I, ty i ja, must walk with God. Musisz chodzić z Bogiem. It is the privilege of every human being. To jest przywilejem każdego człowieka. To actually walk with God. Chodzić z Bogiem. The secret of the Christian life. Tajemnica chrześcijańskiego życia. Is to actually be friends with God. To jest naprawdę być przyjacielem z Bogiem. To walk together with him. To znaczy chodzić razem z nim. To form an intimate relationship with our creator. Uformować taką żywą relację z Bogiem. That is the objective of the Christian life. To jest celem życia chrześcijanina. Sadly, na nieszczęście. Some people think, niektórzy ludzie myślą, that in order to be a Christian, że być chrześcijaninem, all you have to do, to co musisz zrobić, just go to church once a week, idź do kościoła raz w tygodniu, say some prayers, pomódl się, and then you go back home, i wracasz do domu, you live as the rest of the world lives, i będziesz żył tak, jak cały świat żyje, but you call yourself a Christian, i nazywasz się chrześcijaninem. But that is not Christianity. To nie jest chrześcijaństwo. Christianity. Chrześcijaństwo. Is a walk with Jesus. To jest chodzenie z Jezusem. And I'd like for the next few nights. Ja chciałbym przez kolejne wieczory. Give you a couple of lessons. Pokażę wam lekcji kilka. On how to build that relationship with Christ. W jaki sposób zbudować tą relację, ten związek z Chrystusem. Tonight I'm going to show you. Ja dzisiaj chcę pokazać państwu. How close that walk can become with God. Jak bliskie to chodzenie może być z Bogiem. You see, friends, sin. Wiecie, kochanie, grzech. Separated us from God. Oddzielił nas od Boga. You and I. Ty i ja. Were created. Byliśmy stworzeni. To be friends with God. Żebyśmy byli przyjaciółmi Boga. The purpose of our creation. Celem naszego związku. Was to be friends with God. To jest, aby być przyjacielem Boga. To commune with him. Żeby mieć związek z nim. But sin. A grzech. Separated us from God. Oddzielił nas od Boga. And it created an enmity in our hearts towards him. Stworzył nienawiść do Boga. So that now. Teraz. We do not long naturally for God. My nie tęsknimy w naturalny sposób do Boga. We want to walk away from.
from him. My chcemy odejść od niego. But God gave us Jesus. Ale Bóg dał Jezusa. Notice what it says in 1 Peter 3:18. Zobaczcie, co 1 Piotr mówi 3:18. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życie. What was the purpose of Jesus dying for us? Jaki cel była śmierć Jezusa? It was to bring us back to God. To aby przywieźć nas z powrotem do Boga. So through Jesus, ale przez Jezusa, the separation between man and God, ta rozłąka pomiędzy Bogiem a człowiekiem, has been bridged. Po prostu została połączona. And today, i dzisiaj, if you accept Christ as your Savior, jeżeli akceptujesz Jezusa jako swojego Zbawiciela, and your sins are forgiven, i twoje grzechy są przebaczone, then the Holy Spirit, ten Duch Święty, heals that enmity in your heart, wypełnia twoje serce w twoim sercu, and you begin the Christian life. I zaczynasz chrześcijańskie życie. The Christian life begins. Chrześcijańskie życie zaczyna się. When you go back to God. Kiedy powracasz do Boga. With what purpose? W jakim celu? To be friends with Him. Aby być przyjacielem z Nim. To commune with Him. Abyś miał związek z Nim. To walk with Him. Abyś chodził z Nim. That is the objective of the Christian life. To jest cel. Cel naszego chrześcijaństwa i przyjaciele. That objective, ten cel, will not only be achieved on planet Earth, nie będzie osiągnięty tylko na Ziemi, but we will continue to live with God forever. Ale my będziemy dalej żyli z Bogiem na zawsze. We will never be separated from God. Nigdy nie będziemy oddzieleni od Boga. The Apostle Paul says, apostoł Paweł mówi, that nothing can separate us from the love of God. Że nic nas nie oddzieli od Boga. Once you come back to Jesus, kiedy raz przyjdziecie do Jezusa, you will remain in Him and with Him. Zostaniecie w Nim i z Nim. This is what makes the Christian life beautiful. I to czyni chrześcijańskie życie piękne. Because in the Christian life, dlatego, że w chrześcijańskim życiu, is like in the family. Wiecie, to jest jak w rodzinie. You do not expect the children to provide for the parents. Wy nie oczekujecie od dziecka, żeby zabezpieczali wam potrzeby domowe. When the children are little, kiedy małe dzieci są małe, they are not the ones who take care of the parents' needs. To dzieci nie biorą, nie zabezpieczają potrzeb rodziców. The opposite. Odwrotnie. Is the parents. To rodzice. Who long to provide everything the children will need. Pragną, aby zabezpieczyć dzieci we wszystko, co potrzebują. They will protect them. One ochraniają ich. They will love them. One kochają ich. They will guide them. One po prostu kierują nimi. They will discipline them. Oni ich, prawda, czasami karają. So that they can mature to adulthood. I kiedy one dorosną. So it is in the Christian life. Podobnie w chrześcijańskim życiu. When you come back to God, kiedy wracacie do Boga, God says you are my child. Bóg mówi, ty jesteś moim dzieckiem. Now, teraz, I will take care of you. Teraz ja się tobą zaopiekuję. Like a little baby. Tak jak małe dziecko. On mommy's arm. Na ręku mamy. You and I can rest on our father's care. My możemy teraz odpocząć w Bożych ramionach i On się nami zapytuje. And as we commune with our God, kiedy mamy związek z Nim, as we make Him our friend, kiedy czynimy Go naszym przyjacielem, we grow from childhood to adulthood. My rośniemy od tego poziomu dziecka do dorosłości. And that adulthood will be rich completeness in heaven. I ta dorosłość kompletnie będzie doskonała w niebie. Some people think of the Christian life as hard labor. Wiecie, niektórzy mówią na temat chrześcijańskiego życia, że to jest ciężka praca. It's so hard to be a Christian. Jest tak ciężko być chrześcijaninem. Chrześcijanie mówią. They haven't discovered the secret of Christianity. To może oni nie odkryli tajemnicy chrześcijaństwa. The secret of the Christian life. Tajemnica chrześcijańskiego życia. Is to rest in Jesus. To jest odpocząć w Jezusie. He is in charge. On ma wszystko pod kontrolą. Of providing everything we will ever need for our salvation. Zabezpiecza nas wszystko, we wszystko, co potrzebujemy do życia. Amen. Amen. John 15. Ewangelia 15 rozdział. 4-5. Od 4 to 5. Provide the very essence of the Christian life. To pokazuje tą esencję chrześcijańskiego życia. Here, tutaj Jesus summarizes the Christian life in one word. Tutaj Jezus podsumowuje chrześcijańskie życie jednym słowem. Notice what he says. Zobaczcie, co on mówi. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama w sobie z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latorośćami.
Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. What is the word that summarizes the Christian experience? Jakie słowo, które podsumowuje doświadczenie chrześcijanina? One word. Jedno słowo. Trwać. Obej. Abide. What does it mean to abide? Co znaczy trwać? It's very simple. Jest to bardzo proste. To abide means to live your life with Jesus. To znaczy iść z Jezusem, żyć się z Jezusem. Jesus says. Jezus powiedział. If you live with me. Jeżeli będziesz żył ze mną. If you are constantly with me. Jeżeli będziesz zawsze ze mną. And I am constantly with you. Ja będę zawsze z tobą. You will produce much fruit. Wtedy ty będziesz wydawał dużo owoców. You know the fruit in the Christian life. Wiecie, owocem chrześcijańskim życiu. Is the likeness of Christ. To jest na podobieństwo Jezusa. Here there is no need for hard pilgrimages. Wiecie, tu nie ma potrzeby, aby wędrować w pielgrzymkach dalekich. Or to flog yourself to be good. Albo biczować się, żeby być dobrym. There is here no need, dear friends, for self-sacrifice. Jeśli tu nie ma potrzeby poświęcać się bardzo. In the sense of trying to be good. Aby być dobrym. In the Christian life. W chrześcijańskim życiu. You must take everything from Jesus. Powinniście wziąć wszystko od Jezusa. Jesus is your everything. Jest dla ciebie wszystkim. When you look at a vine. Kiedy patrzysz na winorośle. And the branches. I jego gałązki. The vine. Wiecie, ten winogron. Is the trunk. Ten będzie ten pień. And the trunk has its roots in the earth. I ten korzeń ma bardzo ukorzeniony z dół. And the branches. A te gałązki are attached to the vine. One po prostu są odchodzą od tego pnia. The purpose of the branch. A celem tych gałązek is to bear fruit. To jest to, aby przynosić owoc. The purpose of the vine. A celem tego korzenia is to provide everything the branch needs. To jest cel, aby dostarczyć wszystkich rzeczy dla gałązek. True? Tak? The branch. Te gałązki must be attached to the vine. Muszą być podłączone do tego pnia. And it must draw everything from the vine. I muszą czerpać wszystko to, co jest w tym właśnie pniu. Nutrients. Te pożywienie. Water. Wodę. Everything it needs. Wszystko, co potrzebują. To produce fruit. Aby wyprodukować, dawać owoce. Tak? Tak? And so Jesus says. Jezus mówi. So must you do. Tak i wy powinniście czynić. You must live your life with me. Wy powinniście żyć ze mną. And you must take from me. I powinniście wziąć ode mnie. Everything you will need. Wszystkiego, czego potrzebujecie. In your Christian experience. W waszym chrześcijańskim doświadczeniu. Oh wow. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? The Christian life. Chrześcijańskie życie. I want you to notice this. Chciałbym, żebyście założyli. The Christian life. Chrześcijańskie życie. It's not about what you can give to Jesus. To nie jest to, co ty dajesz Jezusowi. Because you can't give him anything. Dlatego, że ty nie możesz dać mu nic. But the Christian life is. Ale chrześcijańskie życie jest. What Jesus will give you. To, co Jezus da ci, tobie dać. How much can the branch give to the vine? Ile gałązka może dać temu pniowi? Nothing. Nic. But the secret of the branch. Ale tajemnicą tej gałązki. It's found. Jest znaleziona ona. In its connection to the vine. Że ona jest połączona z tym właśnie pniem. The secret of the Christian. Tajemnica chrześcijanina. Is found. Jest znaleziona. In his connection to Jesus. W jego połączeniu się z Jezusem. Amen. Amen. What is the word that defines the Christian life? Jakie to jest słowo, które definiuje chrześcijańskie życie? Trwać. Abide. How close can this connection become? Jak ta więź blisko powinna być? I've always asked that question. Ja zawsze pytałem się. Because since I am a little boy. Wiecie, od dziecka. I've always wanted to draw close to God. Ja zawsze chciałem bliżej się jak najbliżej Boga. It's the passion of my life. To jest pasja mojego życia. Is to get to know God. Aby poznać Boga. How close can it become? Jak blisko ja mogę być? I'd like to show you a couple of biblical examples. Ja chciałem wam pokazać dwa przykłady biblijne. That show us how close we can become.
które pokazują, jak bardzo blisko możemy się zbliżyć. And the first is the experience of Abraham. I pierwsze to jest doświadczenie Abrahama. Notice how the Bible defines the relationship between Abraham and God. Zobaczcie, jak Biblia określa tą przyjaźń Boga z Abrahamem. Lecz ty, Izraelu, mój sługo Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. How does God speak of Abraham? W jaki sposób mówi Bóg o Abrahamie? Przyjaciel. He is his friend. On jego jest przyjacielem. Wow! Oho. The God of the universe. Bóg wszechświata. Looks at Abraham. Patrzy na Abrahama. And he says. I mówi. He is my friend. On jest moim przyjacielem. Wow! Wouldn't you like? Czy nie byłoby? God to say. Gdyby Bóg powiedział. Hey, he is my friend. On jest moim przyjacielem. And when you look at the life of Abraham, kiedy patrzycie na Abrahama, na jego życie, the life of Abraham was far from perfect. Więc jego życie nie było dalekie od doskonałości. Abraham had a number of different character defects. Wiecie, on miał wiele złych cech charakteru. He was a liar. On był kłamcą. He was selfish. On był egoistą. He was fearful. On nieuwierny. And he was the one who made the big mess. To jest ten, który zrobił najwięcej zamieszania. Of trying to help God. Próbując pomóc Bogu. And he took another wife. I wziął drugą kobietę. And out of that wife. I z tej kobiety. Came Islam eventually. Po prostu zrodził się Islam. So God looks at Abraham. Bóg popatrzył na Abrahama. And he doesn't say he is my friend. On nie powiedział, że jest mój przyjaciel. Because Abraham has no defects. Dlatego, że on nie miał błędów. No. Nie. God and Abraham were friends. Bóg i Abraham byli przyjaciółmi. Because Abraham, dlatego, że Abraham wanted to be a friend of God. Chciał być przyjacielem Boga. And notice how close this friendship becomes. I zobaczcie, jaka przyjaźń bliska była. In Genesis chapter 18. W Księdze Mojżeszowej 18 rozdział. Abraham is 100 years of age. Abraham ma 100 lat. And God comes at 99. I Bóg przychodzi do niego, kiedy ma 99 lat. And God comes to see him. I Bóg przychodzi, aby go widzieć. And he says to him. I mówi do niego. Next year. Następnym roku. You're gonna have a child. Będziesz miał dziecko. And you're gonna call him Isaac. Nazwiesz go Izak. But at the same time. A w tym samym czasie. God is going to see what is happening in Sodom and Gomorrah. On idzie, aby zobaczyć, co się dzieje w Sodomie i Gomorze. Those cities are going to be punished. Te miasta będą ukarane. And notice what God says regarding doing it and telling Abraham. I zobaczcie, co Bóg robi, jeśli chodzi o tą kwestię, jak rozmawia z Abrahamem. A Pan mówi, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierza uczynić, co zamierzam? Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowali sprawiedliwość, prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Now this is the king of the universe. Wiecie, to jest król wszechświata. He knows everything. On wszystko wie. He doesn't need to consult with anyone. Wiecie, on nie musi się konsultować z nikim. And he says, i on mówi, shall I do this thing without telling my friend Abraham? Czy ja zrobić mogę to, nie mówiąc o tym Abrahamowi? This tells us about the character of God. Wiecie, to nam dużo mówi o charakterze Bożym. God loves to communicate. Bóg chce się komunikować. And you know what happens? Wiecie, co się stało? He tells Abraham. On powiedział Abrahamowi. He says Abraham. I powiedział Abrahamie. I'm going to go and see what's happening in Sodom and Gomorrah. Ja idę, aby zobaczyć, co się tam dzieje w Sodomie i Gomorze. To see if what has come to my ears is truth. Ja chcę zobaczyć to na własne oczy, co słyszałem. And if it's so, jeżeli jest to tak, I'm going to bring judgment. Ja będę musiał karać. And notice what Abraham does. I zobaczcie, co Abraham zrobił. 1 Mojżeszowa 18:23. A zmywszy się Abraham rzekł, czy rzeczywiście zgładzisz stronnictwo wespół z bezbożnym? Now this is a human being, friends. Kochani, to jest człowiek. Speaking to the king of the universe. Mówi do króla, do stworzyciela wszechświata. And he says. I mówi. Are you? Czy ty? Going to destroy the righteous with the wicked? Czy zniszczysz sprawiedliwego z niesprawiedliwym? Can the judge of the universe do that? Czy stworzyciel całego wszechświata będzie to może zrobić? Wow. Does God get offended?
Czy Bóg był obrażony? Because God could have said, excuse me, Abraham. Bóg mógł powiedzieć, aha, przepraszam, Abrahamie. Don't you know who you're talking to? Ty zapomniałeś, z kim ty mówisz? Remember, I am the all-knowing God. Ty pamiętaj, ja wszystko wiem. Ja jestem Bogiem, który wszystko wie. How do you dare talk to me like that? Wiesz, dlaczego ty mówisz tak ze mną? But not so. Nie tak. God says, Bóg powiedział, and then Abraham says, i Abraham mówi, suppose, przypuszczam, there were 50 righteous men in that city. Przypuśćmy, że tam jest 50 sprawiedliwych w tym mieście. Will you destroy them? Czy zniszczysz ich tam? And God says, a Bóg mówi, no, I will not. Nie zrobię tego. And then he says, well, Abraham mówi, suppose they were 40. A może przypuśćmy, że tam jest 40. And God says, no, I will not destroy them. No, nie zrobię tego, jak będzie 40. Suppose there are 20. A może tam będzie 20. No, I will not destroy them. Nie zniszczę, jak będzie 20. And eventually notice what Abraham says to the Lord. I w końcu zobaczcie, co Abraham mówi do Boga. I rzekł, niechaj się nie gniewa Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę, może znaleźć tam 10. I odpowiedział, nie zniszczę ze względu na tych 10. Now, I want you to notice what's happening. Ja chcę, żebyście zauważyli, co się tu dzieje. Abraham is actually tak naprawdę counseling God. Poucza Boga. Daje mu radę. Wow. And God, a Bóg is quite happy, jest tak zadowolony, to commune with his friend, żeby rozmawiać z swoim przyjacielem, as if he was at the same level with Abraham. Jakby on był na tym samym poziomie z Abrahamem. And God, i Bóg, is happy to accept Abraham's counsel. I on jest zadowolony, aby przyjąć jego radę. And to act upon it. I działać w ten sposób. Wow. How close can the relationship between a man and God become? Jak bliska ta relacja między Bogiem a człowiekiem ona może zaistnieć? Friends, przyjaciele, sadly, no na nieszczęście, religia has put us in a square box. Włożyło nas taki, wiecie, kwadrat. And we think God inside is square. I my mamy takie pojęcie o Bogu w tym kwadracie. And we relate to him in such formal ways. I my mamy z nim związek taki formalny. That destroy, który niszczy, the capacity of the soul and the mind, możliwości naszej duszy i umysłu, to actually commune with the Almighty God, aby mieć związek z naszym wszechmogącym Bogiem. God is seeking to have intimacy with us. Bóg szuka tej intymności z nami. He wants to draw us. On chce przyciągnąć nas do siebie. Into his planning board. Żeby po prostu być wokół niego. And not only he wants to tell us what to do. Nie tylko on chce, aby on mówił, co mamy robić. But he wants to hear what we think. Ja on chce słyszeć, co my myślimy. Wow. What a God we have. Jakiego Boga my mamy? But this demands time, doesn't it? Talent? It demands time. Ale to wymaga czasu. You cannot form a relationship with God in a hurry. Wiecie, nie możecie rozwinąć takiej intymnej relacji z Bogiem w związku w pośpiechu. Some people get up in the morning. Niektórzy ludzie wstają bardzo rano. Oh, I'm late to work. O, muszę do pracy biegnąć. Szybko wypili. And then they're gonna get out of the door. Szybko do drzwi. Oh, I have to pray. A musisz się pomodlić. Lord, please be with me today. Boże, pomóż mi być razem. Amen. Amen. Oh, i poszedł. And they then that night they are so tired. A wieczorem jest tak zmęczony. They get home and they lay. Przychodzi do domu, kładzie się. They are too tired. Jest za bardzo zmęczony. To talk to God. Aby rozmawiać z Bogiem. We are always too busy. Zawsze jesteśmy za bardzo zajęci. And so we. A więc my do not invest, nie inwestujemy in that which is eternally important. To jest najważniejsze, najważniejsze na wieczność. Tak? Everything else. Wszystko inne. Everything else that you see and touch in this world. Wszystko, co widzicie i dotykacie w tym świecie. Except for family. Oczywiście nie mówię o rodzinie. Will be done away with. Będzie zabrane od nas. Is temporal. Jest tymczasowe. And how much time do we invest in that? I jak wiele czasu na to poświęcamy? And yet our relationship with God. A relacja nasza z Bogiem. Is eternal. Jest wieczna. And how much time do we invest on it? A ile my poświęcamy czasu na to?
Abraham, Abraham and God i Bóg became good friends. Stali się dobrymi przyjaciółmi. Because Abraham, dlatego, że Abraham was willing to spend the time with the Lord. Miał wolę, chciał poświęcić czas. Amen. Boga. Every relationship, każda relacja, każdy związek, in order to be a healthy relationship, żeby była zdrowym związkiem, demands your time. Wymaga twojego czasu. Tak? Tak? You cannot have a healthy marriage. Nie będzie mieli szczęśliwego małżeństwa. If you're spending the time, jeżeli then you spend it with the Lord. Jeżeli będziecie spędzać tyle czasu, co z Bogiem. True? Tak? You're silent. Jesteście spokojni, ciszy jesteś. Maybe you're not married. Może nie jesteś żonaty. Every relationship. Każdy związek. Demands your time. Wymaga twojego czasu. And you cannot. Nie możesz. Maintain a healthy relationship. Nie będziesz osiągniesz zdrowego związku małżeńskiego. If you give it the time, as if you're giving it to God. Jeżeli poświęcisz tyle samo czasu co Bogu. In order to love your wife, żeby kochać twoją żonę, to love your husband, kochać twojego męża, and to remain in love, i żeby ta miłość dalej trwała, you have to spend time with each other. Musisz poświęcić czas dla każdego siebie. And not five minutes a day. I nie 5 minut w ciągu dnia. You need to invest on one another. Musisz się poświęcić jeden drugiemu. And if you want to live forever with God, a jeżeli chcecie żyć wiecznie z Bogiem, you have to start spending time with Him now. Musisz zacząć się spędzać czas z Nim teraz. I spend with the Lord time every day. Ja spędzam czas z moim Panem każdego dnia. I try to get up as early as He wakes me up. Ja próbuję budzić się tak wcześnie, jak tylko mogę. Sometimes 2:30, 3, 4 o'clock in the morning. Nie, 2:30, 3:00 rano. Sometimes He lets me sleep in. Czasami nie śpię. But every day I spend time with the Lord. Ale próbuję każdego dnia spędzić czas. The morning is my time with God. Rano jest poranek, jest ten czas z Bogiem. I spend 1-3 hours in prayer. Modlę się 2-3 godziny. And then I spend time in the scriptures. I wtedy studiuję Słowo Boże. But there are times when I take time to go to the bush. I biorę też czas, aby iść do lasu. And I would spend a day or a weekend just with God. I mogę poświęcić na to dzień albo cały weekend. Or I sit in front of the ocean. Albo siadam na brzegu oceanu. On a dune looking to the waves. I patrzę się, prawda, na falę. And I do it with the purpose of communing with God. I to robię w tym celu, aby mieć społeczność z Bogiem. And so often. I tak często. The Lord has declared His love to me. On obwieszcza, że mnie kocha. In those opportunities. W takich sytuacjach. I had spent one time at the beach for about 3 hours. Ja siedziałem któregoś dnia na plaży 3 godziny. And I was walking back to my home. Kiedy wracałem do domu. When the Lord came very, very close to me. Kiedy Pan przyszedł bardzo blisko mnie. And I sensed Him in embracing Him. Ja poczułem, jak on mnie obejmuje. And He spoke on this ear. I on przemówił do mojego ucha. Clear. Bardzo przejrzyście. Son, synu, I love you so much. Ja Cię kocham tak bardzo. God is real. Bóg jest rzeczywisty. And you can have a real relationship with Him. I wy możecie mieć taką żywą relację z Nim. Amen. 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 Do you believe it? Czy wierzycie w to? Do you want it? Czy chcecie tego? Are you willing to invest the time? Czy chcecie zainwestować czas? Tak? Tak? Now tomorrow I'm going to teach you how to talk with God. A jutro nauczę was, jak rozmawiać z Bogiem. So that you can learn how to commune with the Almighty. Nauczycie się jak mieć związek z Wszechmogącym. Okay, come with me and let us look at the experience of Moses. Ale teraz idźmy i popatrzmy na doświadczenie Mojżesza. Of all the men of the Old Testament. Ze wszystkich mężów w Starym Testamencie. Moses is probably the greatest of the prophets. Mojżesz jest jeden z największych proroków. A man of great intellect. To jest człowiek z wielkim intelektem. Of many talents. Wiele talentów miał. Who was able to bear huge responsibilities. I on był w stanie ponosić wielką odpowiedzialność. And at the same time he was deeply humble. A w tym samym czasie był bardzo pokorny. And had an amazing love for his people. I on miał niesamowitą miłość dla swojego ludu. He was the leader that God used to take Israel out of Egypt. On był przywódcą, gdzie Bóg przez niego wyprowadził Izraela z Egiptu. This is what the Bible says regarding him and God. To jest to, co Biblia mówi na temat Mojżesza i związku z Bogiem. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz.
Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Oh, I love it. Ja kocham to stwierdzenie. It says that God spoke to Moses. Ten wiersz mówi, że Bóg rozmawiał z Mojżeszem. As one speaks to a friend. Tak jak się rozmawia z przyjacielem. Wow. Oh. I read those texts. Wiecie, ja czytam ten tekst. And I read them. Ja czytałem. Not as a general statement. Wiecie, nie jako takie stwierdzenie. But I actually read it. A czytam to. As an invitation to me. Jako zaproszenie dla mnie. As God spoke face to face with Moses. Jeżeli Bóg rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. As a friend. Jako przyjaciel. I believe. Ja wierzę. That God wants to do the same with me. Że Bóg może to zrobić również ze mną. And with you. I z tobą też. Would you like? Czy nie chcielibyście? To talk to God like that? Rozmawiać z Bogiem w ten sposób? Tak. Amen. Tak. Amen. Tak, 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 tak. Amen. Amen. Yes, this man was a friend of God. Tak, panie, ten człowiek był przyjacielem Boga. But notice the following text. Ale zobaczcie kolejny tekst. I like this description because they are pictures of God. Wiecie, ja lubię ten słowo Boże, dlatego, że to jest obraz Boga. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny, jak samo niebo. Lecz na przedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swej ręki, mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Oh, isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? Moses and a group of the leaders go to meet with God. I grupa przywódców poszli spotkać się z Bogiem. God is in the top of Mount Sinai. Bóg jest na górze Synaj. And when they get there, kiedy oni tam przyszli, they spoke with him. Oni rozmawiali z nim. They saw him. Widzieli go. Not the person. Nie osobę. But his glory. Ale jego chwałę. And then? I wtedy? They ate with God. Oni jedli z Bogiem. Who prepared that meal? Kto przygotował ten pokarm? It must have been God. To musiał być Bóg. Did you know that God loves to eat with his children? Czy wiecie, że Bóg kocha jeść razem z swoim ludem, swoim dzieci? Did you know that? Czy wiecie to? Do you remember the story of the prodigal son? Czy pamiętacie tą historię o marnotrawnym synu? What was one of the things that the father did with the son when they went into the house? Co się stało, kiedy ten syn wrócił i do domu? They ate together. Oni jedli razem. Tak? Tak. And when we get to heaven, kiedy my udamy się do nieba, you know what is the first thing we're gonna do? Wiecie, co zrobimy jako pierwszą rzecz? The Lord has a table that is already prepared. Bo ma stół, który jest przygotowany. And we're gonna sit and eat with him. I my usiądziemy i będziemy jedli z nim. By the way, a tak naprawdę, the busyness of life. Pardon? The busyness of life. Ta, wiecie, te zajęcia, to, że jesteśmy tak bardzo zajęci w życiu, has destroyed the family table. Wiecie, zniszczył ten zwyczaj jedzenia przy stole rodziny. But did you know that the family table is a gift from heaven? A czy wiecie, że właśnie jedzenie wspólne w rodzinie jest darem z nieba? When the father and the mother, kiedy ojciec i matka, sit with the children, siada z dziećmi, that's a symbol of the kingdom of God. To jest symbol Królestwa Bożego. Amen. Amen. And Satan hates the family table. Pardon? Hates the family table. Nienawidzi tego zwyczaju rodzinnego posiłku. Turn the television off. Wyłączcie telewizor. Turn the iPad and the mobile off. Wyłączcie iPad i telefony. And at evening. A wieczorem. Prepare the meal. Przygotujcie and jedzenie. Make it a duty. I zróbcie obowiązek. For every child to come around the table and sit together. Żeby każde dziecko przyszło do stołu i jedli razem. Because that. Dlatego, że to is a practical lesson. To jest praktyczna lekcja of heaven. Nieba. Isn't that beautiful? Czy to jest piękne? So Moses ate with God. A więc Mojżesz jadł z Bogiem. After this experience. Po tym doświadczeniu. Something terrible happened in Israel. Coś strasznego się wydarzyło w Izraelu. While Moses was on the top of Mount Sinai. Kiedy Mojżesz był na górze Synaj. Receiving the law. Przyjmując prawo. He spent 40 days with God alone. On spędził 40 dni razem z Bogiem sam na sam. The children of Israel.
dzieci Izraela, got tired of waiting for Moses. Oni zmęczyli się czekając na Mojżesza. And so they came to Aaron. A więc przyszli do Aarona. And says, we don't know what happened to this Moses. My nie wiemy, co się stało z Mojżeszem. Give us gods that we can worship. Zrób nam bogów, którym byśmy mogli kłaniać. And they brought the jewelry. I oni przynieśli swoje, wiecie, kosztowności, te no, dziury, to są kolczyki. Tak, kolczyki. Biżuterię, to jest, tak, dziękuję. And they made a golden calf. I oni zrobili takiego złotego cielca. Now let me say something. I pozwólcie, że powiem. God, Bóg and Israel, i Izrael had entered into a covenant. Oni weszli w przymierze. God said, Bóg powiedział, I am your God, jestem waszym Bogiem. You are going to be my people. Wy będziecie moim ludem. You're not gonna have any other gods. Nie będziecie mieli innych bogów. You're not gonna worship any other gods. Nie będziecie im się kłaniać. You're not gonna take my name in vain. Nie będziecie brać mojego imienia w daremno. You're gonna spend one whole day with me. Spędzicie jeden cały dzień ze mną. For I am a jealous God. Dlatego, że jestem zazdrosny Bogiem. Oh, that's love language, isn't it? Wiecie, to jest język miłości, prawda? God was saying, Bóg mówi, I am your husband. Ja jestem waszym mężem. You're gonna be my wife. Wy będziecie moją żoną. And so when Israel, kiedy Izrael chose to worship the golden calf, wybrał, aby kłaniać się złotemu cielcowi, it's as if a woman, to tak jak kobieta went with another man, poszłaby z innym mężczyzną, committed adultery, popełniając cudzołóstwo. The marriage covenant, ten związek małżeński, was broken. Została ta umowa, została złamana. And notice what God says to Moses. I zobaczcie, co Bóg powiedział do Mojżesza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. I want you to notice the language. Chciałbym, żebyście założyli, until jak now, Bóg przemawia. Until now, do teraz God has always said, Bóg zawsze mówił, they are my people. To są moi lud, to jest mój lud. What does he say to Moses? A co mówi do Mojżesza? Your people, to są twoi ludzie, whom you brought out of Egypt. Którego ty wyprowadziłeś z Egiptu. What is God doing? Co Bóg robi? God is actually divorcing himself from Israel. W tym momencie on bierze rozwód z Izraelem. This is very serious. To jest bardzo poważne. Notice the next statement. Zobaczcie, co następnie jest zapisane. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź, przepraszam. Następny. Oh, did I repeat that text? No. Go up, the next text. Next. Up. Yes. That's the one, yes. No. Wtedy, lecz Mojżesz... Sorry, it's 32:10. 32:10, no, we don't have it. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Wow. So God is furious. A więc Bóg jest bardzo wzburzony. For what has happened? Co się stało? He said, now they are your people. To są twoi ludzie. You brought them out of the land of Egypt. Wyprowadziłeś z Egiptu. And stand aside, because I'm gonna destroy them. Ja teraz ich zniszczę. And I will make you a new nation. Ja cię uczynię nowym narodem. Now this is God speaking. To Bóg mówi. Now listen. I słuchajcie, to the way Moses reacts and talks to God. W jaki sposób Mojżesz reaguje i mówi do Boga. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą, ręką potężną? Did you read what Moses says? Czy zauważycie, co Mojżesz mówi? He says, mówi, they are your people. To są Twoi ludzie. You brought them out of the land of wyprowadziłeś z Egiptu. How can a man talk to God like that? Jak może człowiek rozmawiać z Bogiem? Tak, w ten sposób. And notice now. I teraz zauważcie. Moses counsels God. Mojżesz uczy albo daje radę Bogu. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamierze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal cię nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. So Moses says, if you destroy them, Mojżesz mówi, jeżeli zniszczysz ich, what are the nations going to say? Co te narody powiedzą? That you actually took them out to destroy them. To powiedzą, że ty wyprowadziłeś ich tutaj, aby ich zniszczyć. Can you see the intimacy of relationship that Moses has with God? Czy widzicie, jaką bardzo intymną zażyły związek ma Mojżesz z Bogiem? We often feel, my często czujemy, that we cannot talk to God if we are angry. Że my nie możemy mówić do Boga, kiedy jesteśmy źli. Mamy
You know, if you spend a bad night with, you know, sick in the stomach. Wiecie, kiedy spędzicie całą noc i bolą was żołądek. And you spend it in the toilet. I połowę czasu spędziliście w toilet, w operacji. In the hospital. W szpitalu. Why would you say to God? Dlaczego ma się powiedzieć Bogu? Oh Lord, I thank you for the happy day I have. Dziękuję Ci za ten szczęśliwy dzień, jaki mam. You can be honest with God. Możesz być szczery z Bogiem. The prophets, when they were angry, they told God about it. Prorocy, kiedy byli źli, zagniewani, mówili do Boga. When they were sad, they opened their heart to God. Kiedy byli smutni, otwierali swoje serce przed Nim. Because God was their best friend. Dlatego, że Bóg był ich najlepszym przyjacielem. And they could be with God transparent. I oni mogli być szczerzy, otwarci. Moses. Ale Mojżesz? Says to God, Bogu, no, they are your people. Nie, to są twoi ludzie. You brought them out of the land of Egypt. Ty wyprowadziłeś z Egiptu. And if you destroy them, jeżeli zniszczysz ich, what are the nations going to think of you? Co te narody pomyślą o tobie? Wow. 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 What a relationship with God. Wiecie, co za relacja, co za związek z Bogiem. Tak? God is not the God of the church. Who sits so high and mighty? Wiecie, Bóg nie jest takim Bogiem, który gdzieś siedzi w kościele i jest tak święty, that you cannot reach him. Którego nie możesz dojść do niego. God has come down to our level. On schodzi do naszego poziomu. And has reached us where we are. I dosięga nas tam, gdzie my jesteśmy. And he speaks our language. I on mówi naszym językiem. And he has opened up his heart. I on otwiera swoje serce. So that human beings can have direct access to him. Aby człowiek miał otwarty dostęp do niego. And we can talk to him. I możemy rozmawiać z nim. In any situation of life. W jakiejkolwiek sytuacji naszego życia. Amen. Amen. Moses listened to God. Mojżesz słuchał Boga. And then he went down. I zszedł na dół. If you want to read the story, read the full story in Exodus 32, 33 and 34. Czytajcie tę całą historię w Księdze Wyjścia 31, 2, 3. And then God says this to Moses. I wtedy Bóg powiedział do Mojżesza: wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód, lecz ponieważ jesteś źródłem twardego karku, sam nie pójdę pośród ciebie, aby cię nie wytępić po drodze. Well, God says to Moses, Bóg powiedział do Mojżesza, I'm not going into the land with you. Ja nie idę do tej ziemi obiecanej z wami. This time Moses said nothing. W tym momencie Mojżesz nic nie powiedział. He just accepted it. On to zaakceptował. But he developed a plan in his head. Ale on ułożył plan w swoim głowie. To bring God back to go with Israel. Żeby po prostu dalej, żeby powrócił i prowadził Izraela. And after a little while, po jakimś krótkim czasie, Moses says to God, Mojżesz powiedział do Boga, I want you to show your glory to me. Ja chciałem, żebyś mi pokazał swoją chwałę. Remember we studied that text the other day? Pamiętacie, studiowaliśmy ten tekst. And God says, Bóg powiedział, I will do it. Ja to zrobię. But you will not see my face. Ale nie będziesz widział mojej twarzy. I will hide in the cleft of the rock. Ja cię skryję w skale. And then I will remove my hand. Kiedy wezmę moją dłoń. And you'll be able to see my back. Będziesz w stanie widzieć mój tył. Oh, and when it happened. Kiedy to się stało. The Lord declared his glory before Moses. Bóg obwieścił swoją chwałę przed Mojżeszem. I am merciful. Jestem miłosierny. Gracious. Łaskawy. I am patient. Jestem cierpliwy. I am generous. Jestem hojny. I am good. Jestem dobry. I am truthful. Jestem prawdziwy. I love to forgive. Kocham przebaczać. And to bless. I błogosławić. And when I punish. Kiedy karzę. I will only do it to the fourth generation. Robię to tylko do czwartego pokolenia. So the Lord has openly declared his goodness to Moses. Bóg się otworzył i pokazał swoją dobrość przed Mojżeszem. Notice what is the next thing that Moses does. Zobaczcie, co natychmiast Mojżesz zrobił. Następną rzecz. I pochylił się Mojżesz spiesznie aż do ziemi, złożył pokłon i rzekł: jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, Panie, racz pójść, Panie, pośród nas, gdyż jest to twardego karku, odpuść winy nasze i grzechy nasze i weź nas w dziedziczne posiadanie. Wow. This is a man. To jest człowiek. Dealing with God. On tutaj prawda targuje się z Bogiem. Moses could have said. Możesz mu powiedzieć. Oh well, God. Nasz God. What will I tell him? To jest Bóg. Co ja będę mu mówił? No. Nie. Moses in an amazing wisdom. Wiecie, Mojżesz tej niesamowitej mądrości. Because he knows he's a friend of God. Dlatego, że on wiedział, że on jest przyjacielem Boga. He knows how much God loves him.
see. On wiedział, jak bardzo Bóg go kocha. Moses. Mojżesz. Takes a daring approach. On wziął taki, wiecie, odważny krok. And eventually. I w końcu. He brings the presence of God back to Israel. On sprowadził z powrotem obecność Bożą do Izraela. God forgives them. Bóg im przebaczył. And he makes a new covenant with them. I uczynił nowe przymierze z nimi. And he walks with them into Canaan. Poszedł z nimi do Kanaanu. I ask you the question. Chcę zapytać was. How close? Jak blisko? Can the relationship become? Ten związek był. Do you think that Moses had the fear of God in his heart? Czy myślicie, że Mojżesz miał bojaźń w swoim sercu? Bał się Boga? Do you remember what the fear of God is? Czy pamiętacie, co to jest bojaźń Boża? You forgot. Zapomnieliście? Nie. Yeah? No, good. You didn't forget. Tell me, what is the fear of God? Powiedzcie, co to jest bojaźń Boża? Do you think that Moses loved the Lord? Czy myślicie, że Mojżesz kochał Boga? Do you think that Moses served the Lord and walked in His ways? Czy myślicie, że on szedł z Bogiem i służył mu? And obeyed His commandments? I był posłuszny Jego przykazaniu. Do you think that Moses respected God? Czy myślicie, że Mojżesz respektował Boga? And stood in awe of Him? I podziwiał go. That he trusted Him? On ufał mu. Yes or no? Tak czy nie? Tak. So when you have the fear of God in your heart, kiedy macie bojaźń Bożą w swoim sercu, the doors are open. Te drzwi się otwierają. For you to walk with Him. Abyś szedł, chodził z Nim. And what is the limits? Jakie jest limit? Jakie jest ograniczenie? There are no limits. Nie ma ograniczeń. I'll repeat that again. Chciałem jeszcze raz powtórzyć. There are no limits. Tam nie ma limitu, tam nie ma ograniczeń. God has placed no limits. Bóg nie nakreślił żadnego limitu, żadnego ograniczenia. We place the limits. My to robimy. Tak? Tak? We are unwilling. Pardon? We are unwilling. My nie mamy tej woli, my nie chcemy. Oh, I want to watch a movie. Ja będę oglądał telewizję. Oh, I want to spend time in the internet. Ja będę przeglądał internet. Some time ago. Jakiś czas temu. Oh, just before I came to Poland. Zanim przyjechałem do Polski. The Lord woke me up very early in the morning. Pan obudził mnie wtorek rano, bardzo rano. I had a dream. Miałem sen. And I woke up. Zbudziłem się. And I knew the Lord wanted to tell me something. Ja wiedziałem, że Pan chce coś powiedzieć. So I went to my study. Poszedłem do mojego pokoju biurowego. And I said, Lord, what is it that you want to tell me? I zapytałem się, Panie, co Ty chcesz mi powiedzieć? And he said, Sam, you're spending too much time in the internet. Spędzasz za dużo czasu przy internecie. And it's costing us our relationship. I to kosztuje wpływ na nasz związek. Wow. A God that is zealous for me. Bóg, który jest zazdrosny o mnie. He wants me to spend time with Him. On chce, abym więcej czasu poświęcił Jemu. It's like my wife. To tak jak moja żona. My wife says. Mówi żona do mnie. Why is it that you're not talking to me? Dlaczego ty nie rozmawiasz ze mną? I thought that I was talking to her. Ja myślałem, że rozmawiałem z nią. But I have been so busy. Ale byłem tak zajęty. Doing things. Robiąc rzeczy. That I have forgotten to spend the time she needs. Ja zapomniałem, żeby poświęcić jej czas, który ona potrzebuje. Or I noticed that she has a long face. I zauważyłem, że ona ma taką smutną minę. And I asked her, what's wrong? Zapytałem się, co to jest złego? Nothing. Nic. Nothing. Nic. I said, no, I know you. O, ja znam cię. There's something wrong. Coś nie tak jest. No, everything is fine. Wszystko jest ok, dobrze. Tell me. Powiedzcie mi. And she says, i mówi, you have not given me time. Pan powiedział, nie poświęcasz mi dosyć czasu. You see, my wife. Wiecie, moja żona. Is zealous for my time. Ona jest zazdrosna o mój czas. And God. A Bóg. Is also zealous for my time. Jest zazdrosny też o mój czas. Dear friends. Przyjaciele. Let me ask you a question. Chcę was zapytać. Will the internet? Czy pardon? Will the internet? Czy ten internet? Television. Telewizja. Or whatever else. Cokolwiek innego. Give you eternal life. Da ci życie wieczne. No. Nie. Yeah. So shouldn't we then be willing to sacrifice everything? Czy nie powinniśmy poświęcić wszystkiego? To know the Lord. Aby poznać Boga? You're quiet. Że się spokojnie, ciszy. Tak? Tak.
There is nothing more important in this life. Nie ma nic ważniejszego w tym życiu. Than to know God. Niż poznanie Boga. To walk with Him. Aby chodzić z Nim. Amen. 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 But just look at the experience of the apostles. Ale patrzcie na doświadczenie apostołów. Did the apostles walk with Jesus? Czy apostołowie chodzili z Jezusem? Literally, they did. Literalnie, tak. For 3.5 years. Przez 3,5 roku. The apostles went where Jesus went. Oni szli za Jezusem na dzień. They ate with Jesus. Oni jedli z Jezusem. They slept where Jesus slept. Oni spali tam, gdzie Jezus spał. Tak? Tak? For 3.5 years. Przez 3,5 roku. Jesus gave us a perfect example. Jezus dał nam doskonały przykład. What it means to be a Christian. Co to znaczy być chrześcijaninem? Amen. Amen. If you go shopping. Kiedy jesteś na zakupach, go with Jesus. Idźcie z Jezusem. When you go to work, kiedy idziesz do pracy, take Jesus with you. Bierz Jezusa ze sobą. Your whole life, wasze całe życie, must be in the context of Jesus. Musi po prostu wracać się poprzez Jezusa. Amen. Tak? Now I want to show you something. Chciałem wam coś pokazać. It was not the disciples who chose Jesus. It was not the disciples who chose Jesus. Apostołowie wybrali Jezusa. It was Jesus who chose them. To Jezus ich wybrał. Amen. Amen. It was not the apostles who looked for a relationship with Jesus. To nie apostołowie chcieli związku z Jezusem. It was Jesus who drew them to himself. To Jezus ich przyciągnął do siebie. Friends, przyjaciele, if you're struggling, jeżeli walczycie, macie problem, don't fight with your own strength. Nie walczcie swoją własną mocą. If you have lost the desire, jeżeli zgubiliście jakieś pragnienie, don't slaughter a dead horse. Wiecie, nie bijcie konia. You go to Jesus. Idźcie do Jezusa. And say, Jesus. A Jezus. I am the branch. Ja jestem tą gałązką. You are the vine. Ty jesteś tym kanałem. You must keep me alive. Ty musisz dać mi żyć. You must keep me connected. Ty musisz mnie połączyć. You must give me the desire. Ty musisz dać mi pragnienie. If you don't do it, jeżeli tego nie zrobisz, I will die. Ja umrę. Amen. Amen. Christ. Chrystus. Will give you everything. Da ci wszystko. Amen. Amen. One morning. Jednego ranka. I love this story. Ja kocham tą historię. The disciples were fishing. Uczniowie łowili ryby. Early in the morning. Bardzo wcześnie rano. The sun is just rising. Słońce wschodziło teraz. And Peter says. A Piotr mówi. Who's that one? A kto tam jest na brzegu? On the shore. Oh, it's the master. O, to jest mistrz. And Peter jumped in the ocean. I Piotr skoczył do wody. Started swimming to the shore. I zaczął płynąć do brzegu. And when Jesus got, but when Peter got to the shore. I kiedy Piotr wyszedł na brzeg. Guess. What Jesus had prepared for them. Zgadnijcie, co Jezus przygotował dla uczniów? Breakfast. Śniadanie. Don't you see that God loves to eat with us? Czy nie uważacie, że Bóg lubi jeść z nami? Shouldn't we then invite him to our family table when we eat together? Nie powinniśmy zaprosić go do stołu rodzinnego, kiedy jemy? Amen. Amen. Shouldn't we invite him to bless our food? Czy nie powinniśmy prosić go, aby błogosławił nasze pożywienie? And to give us a happy interaction? I żeby dał nam szczęśliwą, takie wiecie, te wspólne przebywanie. Friends, remember. Przyjaciele, pamiętajcie. The God of the Old Testament. Bóg Starego Testamentu. Is the God of the New Testament. To jest Bóg Nowego również. Is Jesus. To jest Jezus. And we see the same picture. I widzimy ten sam obraz. That we see in the Old Testament. Którego widzieliśmy w Starym Testamencie. We see in the New Testament. Widzimy w Nowym Testamencie. Amen. Amen. What a wonderful opportunity we have. Co za wspaniałą możliwość my mamy. To walk with the Lord. Aby chodzić z Panem. You can also walk with Jesus. Ty również możesz chodzić z Panem. Z Jezusem. Some people say. Niektórzy mówią. Oh yes. O tak. But they were prophets. Ale to byli prorocy. They were special people. To byli specjalni ludzie. No friends. Nie przyjaciele. The walk they had with Jesus. Te chodzenie z Jezusem. Was not because they were prophets. Nie dlatego, że oni byli prorokami. But it was because they loved the Lord. Ale dlatego, że oni kochali Pana. Notice what Paul says regarding Elijah. Zobaczcie, co Paweł mówi na temat Eliasza. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Oh wow, Elijah had a nature like ours. Eliasz miał taką samą naturę jak my. He was a man with weaknesses. Wiecie, on miał taką naturę, kiedy upadło. He failed the Lord. On upadł, on zawiódł Boga. And you look at the apostles. A zobaczcie na apostołów. Oh, they were all perfect, were they? Oni doskonali wszyscy byli, prawda? No.
Nie. They fought amongst each other. Wiecie, oni walczyli między sobą. They were jealous of each other. Oni byli zazdrośni jeden drugiego. They betrayed Jesus. Oni zdradzili Jezusa. They left him. Oni zostawili go. Yes or no? Tak czy nie? There were two that they were called the sons of thunder. Dwóch, Jezus nazwał ich, że oni są synowie gromu. Because they were like me. Dlatego, że oni byli jak mi, they jak ja. Bad temper. Wiecie, oni mieli taką złą, taki temperament. But they walk with Jesus. Oni chodzili z Jezusem. And as they walk with Jesus. Kiedy chodzili z Jezusem. And as they live with Jesus. Kiedy żyli z Nim. Jesus transformed them. Jezus ich zmienił. So that John. A więc ja, one of the sons of thunder, to był jeden z tych synów gromu, became the apostle of love. Stał się apostołem miłości. Wow. Amen. Amen. Do not let your weaknesses, nie pozwólcie waszym błędom, and your failures, i waszym upadkom, drive you away from Jesus. Odejść od Jezusa. No. Nie. They are the reason why you need Jesus. To jest powód, że potrzebujecie Jezusa. Amen. Amen. If you feel that you're so weak, jeżeli czujecie, że jesteście tacy słabi, that you cannot hold on to Jesus, że nie możecie trzymać Jezusa, that's fine. Dobrze to Jesus jest. Is strong. Jezus jest mocny. Strong enough to hold you. Dosyć mocny, aby cię utrzymać. All the way to heaven. Aż do nieba. Amen. 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 Don't you like that? Czy nie lubicie tego? I love it. Ja to kocham. Again. I znowu. Jesus says. Jezus mówi. Ewangelii Jana 15:4-5. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu. Jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. What is the word? Jakie to jest słowo? One word that defines the Christian life. Jedno słowo, które określa życie chrześcijanina. Abide. And I'm going to show it to you with my hands. Ja chcę to pokazać moimi rękoma. To jest tak. Isn't that what we do when we walk with our loved one? Czy to nie jest tak, jak chodzimy z tą osobą, którą kochamy? I hold hands like this with my wife. Ja tak właśnie trzymam ręce z moją żoną. And we walk together. I my idziemy razem. Because we love each other. Dlatego kochamy się. Dlatego the Christian life. Pardon? The Christian life. Chrześcijańskie życie. Is holding the hand of Jesus. To jest trzymanie ręki Jezusa. Amen. Amen. And doing that, i czyniąc to, you cannot be lost. Nie będziecie zgubieni. Holding the hand of Jesus, trzymając ręce Boże, guarantees, ja wam gwarantuję, eternal life. W życiu wiecznym. Amen. 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 So, a więc, show me, pokażcie mi the experience, doświadczenie of the Christian life, chrześcijańskiego życia. Show it to me. Pokażcie. Tak, Ziggy learned it. Ja to pojęłem. Live your life with Jesus. Żyjcie w swoim życiu z Jezusem. I'd like to tell you a story and we'll finish. Chciałem wam powiedzieć jedną historię i zakończyć. This is the friend. This friend of mine died. Ten przyjaciel mój już umarł. He knew me from the moment I was born. On znał mnie od urodzenia. His name was Galvarino. Jego imię jest Galvarino. Galvarino was the son of an illicit relationship. An illicit what? Illicit, a relationship that was not right. Yeah. On był dzieckiem, prawda, niechcianym, powiedzmy tak. His father, jego ojciec, raped his mother. Zgwałcił jego matkę. They were not married. Nie ożenił się z nią. His father was the son of a very rich man. On był synem. Jego ojciec był bardzo bogaty. And the parents of his mother, a rodzice jego matki, lived as servants in the house. Byli sługami w tym domu. Galvarino was born. Galvarino się urodził. And from the moment he was little, the grandparents, i od momentu, kiedy brał się urodził, jego dziadkowie, taught him to love the Lord. Uczyli go kochać Boga. When he was 18 years of age, kiedy miał 18 lat, he wanted to become a minister. Chciał być pastorem. But the grandparents or the mother didn't have the money to pay for the education. Ale rodzice nie mieli pieniędzy, prawda, żeby po prostu zapłacić za szkołę. So the grandfather spoke to him. A więc dziadek rozmawiał z nim. And said, your father lives in such and such a farm. I on powiedział, słuchaj, twój ojciec mieszka na takiej farmie. He is the mayor of town. On jest majorem, to jest burmistrzem miasta. Go and talk to him. Idź, rozmawiaj z nim. And see if he will want to help you. Idź, zapytaj, czy ci pomoże. So Galvarino went. A więc on tam poszedł.
And when he met with his father, kiedy spotkał się z swoim ojcem, they were the mirror image. On wyglądał tak doskonale jak on. The father couldn't deny that Galvarino was his son. On nie mógł się wyprzeć, że Galvarino nie jest jego synem. Because he was just like him. Dlatego, że on był tak jak on, podobny do niego. So Galvarino explained why he was there. I on mu wytłumaczył, dlaczego tu jest. And the father said, I will help you. I ojciec powiedział, dobrze, ja ci pomogę. Come next week. Przyjdź następnego tygodnia. I will give you the money. Dam ci pieniądze. Galvarino was happy. A Galvarino był uradowany. Not so much because of the money. Nie dlatego, że chodziło o te pieniądze. But because his father had recognized him. Dlatego, że ojciec jego rozpoznał, uznał go. And he went home so happy. I on wrócił do domu bardzo szczęśliwy. The next week he came to get the money. Następnego tygodnia przyszedł, aby odebrać te pieniądze. Things have changed. Ale rzeczy się zmieniły. A guard stopped him. Ta straż zatrzymała go. Says, what do you want? Zapytała się, co ty chcesz. Oh, I come and see my father. O, ja przyszedłem, widzicie z moim ojcem. The guard laughed at him. A oni zaczęli się śmiać. And Galvarino pushed and pushed to see his father. Ale on bardzo naciskał, aby widzieć się z ojcem. And eventually the man came out. A więc w końcu ten człowiek wyszedł. And he said to him, who are you? I zapytał się, kim ty jesteś? I do not know you. Nie znam cię. Get out of this house. Wynoś się z mojego domu. Get out of my property. Wynoś się z mojego terenu. Or I will ask my guards to grab you and throw you up. Jak nie, to ja każę swoim strażnikom wziąć się za koniec i wyrzucić. Galvarino was broken hearted. Wiecie, to złamało jego serce. And he went off the property crying. On wyszedł z tego terenu płacząc. He came to the road to walk to town. On wyszedł na drogę, która wiodła do miasta. It was about 12 kilometers to get to the town. Około 12 kilometrów do miasta. It was a long dirt road. Była to długa taka bita droga. And he was crying and he looked up to heaven. On płakał i patrzył w niebo. And says, God, i mój Boże, I do not have a father. Nie mam ojca już więcej na ziemi. But now I take you as my father. Ja teraz biorę ciebie jako ojca. If you accept me as your son, jeżeli ty mnie akceptujesz jako swojego syna, would you send a car to take me to town, please? Czy wysłałbyś samochód, który by mnie zabrał do miasta? He finished his prayer. On zakończył swoją modlitwę. And he looked back on the road. Popatrzył się w tył. No car was coming. Nie było żadnego auta na drodze. You see, in a dirt road, wiecie, bita droga. You can see the dust cloud before you can see the car. Wiecie, wy widzicie ten tuman kurzu, zanim samochód zobaczycie, prawda? And so he looked back. Popatrzył w tył. Then he started walking. I zaczął iść dalej. And there was a eucalyptus not far from where he was. I było takie drzewo eukaliptusowe niedaleko, gdzie on tam szedł. And just before he reached the eucalyptus, zanim doszedł do tego drzewa, this beautiful car stopped next to him. Piękny samochód zatrzymał się obok niego. The driver opened the door. Ten kierowca otworzył drzwi. He says, Galvarino, come, I'll give you a lift. Galvarino, chodź, ja cię podwiozę. And he thought, how does he know my name? Zastanawiał się, skąd on zna moje imię. But he was too sad to talk to the driver. Ale on był za bardzo, wiecie, przygnębiony, żeby rozmawiać z nim. He went all the way to town. Kiedy przyjechali do miasta, very quiet. Bardzo spokojnie, nic nie rozmawiali. And when he got to the center of town, kiedy dojechali do centrum tego miasteczka, in Chile, every small town has a center park. Wiecie, w Chile każde miasteczko ma taki centralny punkt. And from there, the city is developed. I od tego miejsca to miasto się rozwija w różne kierunki. That's the meeting place in every town in Chile. To jest miejsce spotkań każdego chilijskiego miasteczka. The car stopped. Samochód się zatrzymał. Galvarino got off the car. Galvarino wyszedł z auta. Turned around to say thank you. Odwrócił się, aby powiedzieć dziękuję. And the car wasn't there anymore. A tam już nie było auta. He looked for the car. Popatrzył się, gdzie ten samochód. Not a trace of the vehicle. Nawet śladu tego samochodu nie było. And Galvarino understood. I Galvarino zrozumiał. God had sent an angel. Bóg wysłał anioła. To tell him. Aby powiedzieć mu. That now. I że teraz. He was his own son. On jest jego synem. Amen. Amen. From that moment on. Od tego momentu. Galvarino developed the most intimate relationship with God that I have ever seen. On rozwinął tą więź z Bogiem taką, jaką ja nigdy nie widziałem. This was a man filled with the Holy Spirit. Ten człowiek był wypełniony Duchem Świętym. I had the privilege of leading in his funeral. Ja miałem ten przywilej, aby prowadzić pogrzeb jego. During his funeral, podczas tego pogrzebu, I spoke in Spanish. Mówię po hiszpańsku. And there were the cemetery workers listening to what I had to say. A tam byli pracownicy cmentarza, słuchali, co ja mówię. They couldn't understand what I was saying. Oni nie rozumieli, co ja mówię.
One of the young men. Jeden z tych młodych ludzi was touched by the Holy Spirit. Był dotknięty Duchem Świętym. And he gave himself to the Lord. I oddał serce Jezusowi. Today he's studying the Bible. Dzisiaj on studiuje Biblię. You know, to be baptized. Aby być ochrzczonym. A man filled with the Holy Spirit. Człowiek, który był pełen Duchem Świętym. A man who walked with God. Człowiek, który chodził z Bogiem. But dear friends, przyjaciele, the privilege jest przywilejem. Is for all of us. Ten przywilej jest dla każdego z nas. Amen. Amen. I wonder if anyone here would like to say to God, God. Ja chciałbym zastanowić się, zapytać, czy jest ktoś tutaj, kto chce powiedzieć, Boże, I want to walk with you. Ja chcę chodzić z Tobą. If that is your desire, jeżeli jest to Twoje pragnienie, you stand that we may pray together. Powstań i będziemy się modlić razem. Amen. Amen. Let's pray. Módlmy się. Our Father. Nasz Ojcze. The more we look at you in the Bible, im więcej patrzymy na Ciebie w Biblii, the more astonished, tym bardziej zdumieni jesteśmy. We are to see the way you are, Father. Widząc, jakim Ty jesteś, Ojcze. And tonight, i dzisiaj wieczorem, you have shown us, pokazałeś nam, how close you want us to become to you. Jak blisko Ty chcesz, abyśmy byli you Ciebie. Want us to abide with you. Ty chcesz, abyśmy byli w Tobie, wszczepieni w Ciebie. You want us to walk with you, Father. Ty chcesz, Panie, abyśmy chodzili z Tobą. Dear Lord, kochany Panie, we cannot do it of ourselves, nie możemy tego robić sami. But we pray, ale modlimy się. You do it in us. Rób to w nas. You draw us to yourself. Ty przyciągnij nas do siebie. You create the longings. Ty stwórz nasze pragnienie. You take away the things that are stopping it, Father. Ty zabierz te rzeczy, które zatrzymują nas, aby to uczynić. For we stand today. A i tak stoimy teraz przed Tobą. And we ask you. I prosimy Cię. Let us walk together. Pozwól, abyśmy chodzili until razem. Until we see you face to face. Do momentu, aż zobaczymy twarzą twarz Ciebie. We thank you, Lord. My dziękujemy Ci, Panie. In Jesus' name. My Jezusa prosimy. Amen. 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 Amen.